Onet Rano Wiem, Iwona Kutyna, dzień dobry. W cudownym, fantastycznym towarzystwie Małgorzata Ome razem ze mną. Dzień dobry. Dzień dobry, też jest bardzo miło, że mnie zaprosiłaś. Chociaż temat taki na początek weekendu trochę ciężki będzie, ale myślę, że mocno aktualny, bo chcemy porozmawiać dzisiaj o przemocy ekonomicznej. Nie wiem, z czym wam, drodzy widzowie, to się kojarzy, ale skojarzenia generalnie nie są dobre, no i niestety tak to wygląda. A myślę, że wakacje jeszcze pewnie wyciągają i pokazują te skrajności i to, jak bardzo przemocowa ta ekonomia może być, bo to się dzieje w związkach często. Najczęściej w przypadku takim, że kobieta z czegoś rezygnuje, poddaje się swojemu mężowi, partnerowi, zostawia, nie wiem, może fajną pracę, może fajne studia i tak naprawdę jest w 100% od niego zależna. No i często jest tak, że dochodzi później w którymś momencie życia do rozstania i kobieta zostaje z niczym, bo zaufała w 100% mężowi. Nie z niczym, zostaje z dziećmi jeszcze. I z psami. Tak. I ze swoją kredytem. Schorowaną mamą często, no bo to my się opiekujemy rodzicami. Ale ja bym zaczęła od początku, że też jakby i czas wakacji może spowodować, że te problemy wybrzmią i ta przemoc się zintensyfikuje, ale też inflacja, wiesz, no, kryzys finansowy, który nas czeka, ponieważ myślę, że będzie bardzo dużo napięcia w ogóle wokół tematu pieniędzy, wtedy, kiedy pojawia się też problem finansowy to w związkach, to też zaczyna się właśnie jakiś rodzaj manipulacji, przemocy, targowania się, kto jest winny i tak dalej. Bo my nie umiemy o tym rozmawiać przede wszystkim, to prawda? Też nie kłócimy o te pieniądze. My nie umiemy o tym rozmawiać. My nie potrafimy wychowywać dzieci w kontekście zarówno granic, zarówno roli, która powinna być zawsze rolą niezależną, niezależnie od tego, czy jest się kobietą, czy mężczyzną. No i tego, że pieniądze są takim samym tematem jak pogoda, polityka, zdrowie i tak dalej, i tak dalej. Natomiast te statystyki są rzeczywiście zatrważające, że wydaje się, że tyle zrobiliśmy już, chociaż to jest pewnie nasz warszawski, wielkomiejski w ogóle Disneyland, że dla kobiet tyle dobrych rzeczy, że kobiety się zmieniają, że kobiety walczą o swoje prawa, a mimo wszystko to nadal ponad 70% kobiet w związkach to są kobiety, które doznają przemocy finansowej, więc gdzieś tam ten patriarchalny układ, który jest nam przekazywany z pokolenia na pokolenie, który jest elementem naszej kultury, nadal on trwa i nadal on tworzy takie podłoże do tego, że kobieta staje się zależna od mężczyzny. Ba, pamiętasz 5 lat temu, kiedy ja jeszcze, chyba czy 4 lata temu, byłam naczelną lifestyle'ów tutaj w Rinier Axel Springer, robiliśmy badania Women Power, które pokazały, że na 5 segmentów kobiet, które mamy, skategoryzowaliśmy, jakie mamy kobiety w całej Polsce, okazało się, że cztery te segmenty, to są segmenty, które żyją w patriarchacie. Ba, 3 z tych segmentów są zadowolone, że żyją w tym patriarchacie. Więc jakby my mówimy, oczywiście... Bo nie wiedzą, że można inaczej. Bo nie wiedzą, że można inaczej. Oczywiście to nie oznacza, że one są zadowolone, jeśli żyją w przemocy i że one się godzą na przemoc, ale bardzo jest blisko pomiędzy uzależnieniem się i byciem kontrolowanym w większości obszarów swojego życia, a szczególnie w finansowym takim klinczu, bardzo, bardzo blisko jest właśnie do tego, żeby nadużywać i żeby kobietę nadużywać i żeby stosować przemoc. Kolejnym właśnie zjawiskiem, którym wspomniałaś, no to są właśnie kobiety, bym powiedziała, wykształcone, wielkomiejskie, które naprawdę mają wszystkie możliwe atrybuty do tego, żeby funkcjonować w sposób autonomiczny i samodzielny. I co się dzieje takiego, że ta kobieta godzi się na to, żeby z tego wszystkiego zrezygnować, po to, żeby wejść w taką no, trochę rolę, bym powiedziała, trophy wife. To jest też te bardzo mocno takie oceniające i brzydkie. No ale to trochę tak wygląda, że staje się jakby kobietą swojego mężczyzny, kwiatkiem u kapelusza, że zaczyna pełnić taką rolę. I w 100% jest od niego zależna. W 100% jest od niego zależna. Czasem te motywy są zrozumiałe, aczkolwiek nadal niebezpieczne, czyli że decyduje się na to, że jestem matką trójki dzieci i mam tych dzieci dużo do wychowania i do ukochania. Sprawia mi to przyjemność, kocham to tak naprawdę i jakby gdzieś tam w tej roli spełniam się absolutnie, jest mi dobrze, a mojego męża stać na to, żeby mi stworzył takie warunki do tego, żebym nas stać na to, żebyśmy mogli stworzyć sobie warunki. Zobacz, znowu to na tą nomenklaturę. On zarabia, jego stać. Nieprawda, to jest wspólnota. Mamy troje dzieci. To wszystko, co zarabiamy, co ja myślę, że na początku takiej relacji jest taka narracja, że to my, że to nas, że my kupujemy dom, że my robimy coś, że wyjeżdżamy i tak dalej, że dzieciom zapewniamy. Tylko w momencie, kiedy pojawia się jakiś konflikt, no to nagle się okazuje, to jest moje, a ty nie masz nic. Tylko w tym właśnie momencie, kiedy jest się trochę młodym, trochę niedojrzałym, to o tym nie myślimy. Myślimy w sposób romantyczny, że zawsze wszyscy będą mieli takie same motywy i ten związek zawsze będzie trwał, a nic nie jest wieczne, nic nie jest trwałe. To wiemy już nawet z filozofii buddyjskiej, że nie należy się przywiązywać do pewnej myśli, że
rzeczywiście nic nie jest trwałe. I nie ma w tym nic złego w myśleniu, w ogóle w takim fundamentalnym myśleniu, że nic nie jest trwałe, no bo życie nie jest trwałe, prawda? Tak samo związek może nie być trwały. I też nie ma znowu w tym nic złego, że rozstajemy się na różnych etapach życia, że ten związek się może skończył. Więc perspektywicznie i mądrze jest myśleć o tym, czy jestem zabezpieczona na ten moment. Mhm. I to jest nasz obowiązek, moim zdaniem, wychowywania dzieci, zarówno chłopców, aby nie nadużywali często swoich przewag, które mają. Mam nadzieję, że tych przewag będzie coraz mniej. Jak i dziewczynek, które mają prawo domagać się swoich praw, które mają prawo mieć poczucie wspólnotowości i które powinny przede wszystkim zawsze myśleć o takim momencie, a co będzie, jeśli zostanę sama? Czy ja mam wszystkie narzędzia do tego, żeby w autonomiczny sposób podejmować decyzje? Bo kontrola finansowa, znaczy w ogóle przemoc finansowa bierze się z potrzeby kontroli, prawda? Mhm. Od tego trzeba byłoby zacząć. I też jest trochę tak, że bardzo wielu mężczyzn, którzy mają bardzo silną potrzebę kontroli, a potrzeba kontroli wynika z czego? No też ze słabości, z ogromnego lęku na przykład. Lęku przed opuszczeniem, lęku przed tym, że nie jestem wystarczająco atrakcyjny, więc muszę mieć narzędzia do tego, żeby kontrolować partnera, partnerkę. Więc to jest ten jakby brak zasobu, ten deficyt, w który ja wchodzę w koluzję, tak? Koluzja to jest dokładnie w psychoterapii określenie, mogłabym powiedzieć, takiego związku przemocowego, że to jest związek, który jest oparty nie na potrzebach takich mm-hmm. realnych, nie na tym dobrym, co mamy, tylko na deficytach. Tak? Ja czegoś nie mam, więc kompensuję sobie to partnerem, ale partner czegoś nie ma i kompensuje sobie mną, więc tworzymy tak zwaną koluzję. Nie kolizję, tylko koluzję. Związek utrzymany na deficytach. I bardzo często tak jest, że jeśli mówimy już tak, mówiąc stereotypowo, prawda, bo kobiety też używają przemocy, pamiętajmy, finansowej coraz częściej. Natomiast jeśli rzeczywiście tak jest, że ja potrzebuję tej kontroli, ja mam te deficyty, które mam, nie czuję się atrakcyjny, męski i tak dalej, czuję się niepewnie, miałem doświadczenia wczesnodziecięce, ktoś mnie opuścił, ja muszę cały czas pilnować swojego partnera, robię to poprzez tworzenie warunków jak największej kontroli. To musisz spotkać do kogoś, kto będzie z tobą w to tango tańczył, tak? Mm-hmm. I nie zawsze tak jest, że kobieta jest tego świadoma. Czasami jest bardzo zakochana, czasami ma jakieś marzenia i ideały, ale czasami nigdy nie chce wyjść z roli tak naprawdę dziecka swojego ojca. I znowu spotykamy kogoś, kto później ma pretensje do życia, że spotyka kolejnego partnera, z którym jest uwikłana w jakąś zależność. To trzeba sobie zadać pytanie, dlaczego kolejny raz wybieram takiego partnera? Czego nie mam w sobie? Albo czego ja potrzebuję z tej relacji? Czego nie jestem w stanie sobie sama dostarczyć, że ja się w taki klincz sama jakby... Tylko kobiety sobie, mężczyźni też, bo tak jak mówisz, no to działa w dwie strony, sobie takich pytań nie zadają. Nie zadajemy sobie takich pytań, prawda? Jeśli nie będziemy sobie łatwiej zadawać... tkwić w czymś takim, niż zrobić coś. A to jest jedyna droga do uzdrowienia, tak? Do wyjścia mm-hmm. z toksycznej relacji, do wyjścia z uzależnienia też można powiedzieć, bo taki rodzaj przemocy często jest związany nawet z uzależnieniem od związku i w ogóle z wewnętrznym uzależnieniem, tylko nie od alkoholu, tylko od partnera. Więc jedyne pytanie, które sobie mogę zadać, to dlaczego ja wchodzę w taką relację? Jakie pustki wypełniam taką relacją? Co mi daje ta relacja? Tylko wtedy, odpowiadając sobie na to pytanie, mogę w kolejny raz tego nie zrobić. A drugie zadanie jest takie, i to powiem szczerze, to nawet z doświadczenia, bo ja bardzo młodo wyszłam za mąż i też jakby mogłam skorzystać z tego, że mój partner, zresztą cudowny tata moich dzieci, który nigdy tego nie nadużywał, ale zawsze miałam taki wewnętrzny, także sobie myślałam o tym, a co by było, gdyby on zachorował? A co by było, nawet takie pytania, które nie są związane z przemocą, ale co by było, gdyby za nie mógł? Czy ja mogę narazić swoje życie i życie swoich dzieci? Czy mogę tak bardzo zaryzykować w życiu, mm-hmm. żeby być zależną i żeby w tym momencie zostać z niczym? I tak naprawdę nawet ten strach, który mną napędzał i świadomość tego, że życie jest nieprzewidywalne, nietrwałe, że różne rzeczy się dzieją w życiu, powodował, że ja zawsze musiałam mieć swoje zaplecze. I do tego zachęcam wszystkie kobiety i wszystkich mężczyzn, żebyśmy wyszli z fundamentalnego założenia, że jesteśmy autonomiczni i że jesteśmy samodzielni, że jesteśmy odpowiedzialni za swoje własne życie, a potem jesteśmy odpowiedzialni jako rodzic za swoje dzieci. Ale to my mamy sobie dostarczać wszystkich zasobów, bo każda inna forma, czy to jest zależność od, zbyt duża zależność od firmy nawet, takiej, że nie wyobrażam sobie życia bez niej, jeśli ją stracę, to już stracę wszystko mm-hmm. i po prostu zniknę. Czy zależność właśnie ekonomiczna od mojego partnera, czy zależność od rodziców, od których nie potrafię się uwolnić, tak? To wszystko powoduje, że ja zawsze będę w niebezpieczeństwie i że tak naprawdę żyję w totalnym zagrożeniu. A przemoc ekonomiczna dzieje się nie tylko w związkach mężczyzna-kobieta, tak, ale dzieje się też w związkach wobec naszych rodziców. I to jest okrucieństwo niesamowite. To jest dla mnie znacznie bardziej dotkliwe, nawet jak myślę o relacji niż dwóch partnerów, mhm. gdzie są w podobnym wieku, może są zdrowi, ale przemoc wobec osób niepełnosprawnych, wobec starzejących się rodziców, gdzie wykorzystujemy własne przewagi i jakby tworzymy ten klincz właśnie przemocy, w której dostarczamy to własnym rodzicom. I znowu, możemy się zastanawiać nad motywami. Czasami to jest złość, to jest to, że my tak naprawdę dostaliśmy skrzywdzeni przez tych rodziców. I to jest jakiś rodzaj emocjonalnej zemsty. To się ciągnie latami za nami, tak. Ale
Kiedyś mój terapeuta mnie nauczył. Możemy znać wszystkie motywy i wszystkimi motywami możemy tłumaczyć zachowania ludzkie, ale zło jest złem. To, co czujesz, co myślisz, masz prawo do wszystkich najgorszych uczuć i najgorszych myśli, które masz wewnątrz. Ale to, co robisz, jeśli robisz coś złego, jeśli wykorzystujesz swoje przewagi, żeby krzywdzić słabszego, to jest zło. I tego się nie da wytłumaczyć w żaden moralny, etyczny sposób. No to pytanie, na które szczęściowo odpowiedziałaś właśnie, jak się z takich relacji chorych, no jednak nie da się ukryć i złych, toksycznych uwolnić. Czy to jest podstawa, żeby sobie samemu uświadomić, że jestem w złej relacji i muszę coś z tym zrobić, niezależnie od tego, po której ze strony jestem, prawda? Czy osoby wykorzystującej, czy tej, która się poddała. I tak samo w relacjach, tak jak mówisz, dziecko-rodzic, prawda? Ja myślę, że wiesz, to jest bardzo trudne, dlatego że my często w ogóle jakby nie wiemy, że może być inaczej. Już tak bardzo jesteśmy uwikłani w tę historię i często to dotyczy też takich osób, które są DDA, które są słabsze, które tak naprawdę nie mają kontaktu do końca z tym, czy to, co myślą, jest dobre, prawdziwe. Mają mnóstwo wątpliwości wobec swoich własnych uczuć, wobec rozeznania sytuacji. To jest dla nich bardzo trudne. Cały czas zadają sobie pytanie, czy ja mam prawo tak myśleć, czy ja mam prawo, czy ja się nie mylę. Więc bardzo fajnie jest opowiedzieć komuś swoją historię. I zapytać, opowiedzieć historię kolegi, koleżanki, jeśli nie chcemy jej opowiedzieć o sobie, opowiedzieć nawet nie terapeucie, bo czasem nas nie stać na tego terapeutę, aczkolwiek dzisiaj tych form pomocowych nawet w internecie jest bardzo dużo bezpłatnych, ale opowiedzieć przyjacielowi o swojej, otworzyć tę tajemnicę, opowiedzieć, czy ty uważasz, że to jest okej? Czy może ja się mylę tak naprawdę? Ugłośnić to, w jakiej jestem sytuacji. Myślę, że to jest to pierwsze, co powinniśmy zrobić. Mm-hmm. Druga rzecz, zastanowić się, co takiego mogę zrobić, żeby się zabezpieczyć. Niezależnie od wszystkiego, nawet jeśli zapaliło mi się zielone światło. Może ono jest fałszywe, może ono wynika z relacji, z tego, że ja w ogóle jestem dzisiaj niezadowolona ze swojej relacji. Ale nawet jeśli nie ma tu przemocy i przypisujesz tę przemoc po to, żeby się rozstać z tej relacji, nie szkodzi. No, jak się coś rozstaniesz, jest, coś w tym jest. Coś w tym jest. Jak się rozstaniesz, to też będziesz w D. Tak? W związku z tym, czy przemoc jest punktem wyjścia do rozmyśleń, tak. Czy to, że chcę się rozstać, a nie mam nic tak naprawdę, tak, tak się zawiązałam, że zostanę z niczym, to jest dobry moment, żeby pomyśleć sobie po cichu, w sobie samym, zacząć swoją własną drogę do samodzielności. Nie musisz się dzielić ze swoim oprawcą, oprawczynią, tak? Dlatego, że on zrobi wszystko, żeby cię zamknąć jeszcze bardziej w tym klinczu. Tak. Ale zrób swoją własną, osobistą drogę. Zastanów się, co mogę zrobić, czego ja potrzebuję do zarabiania pieniędzy. Ja zawsze mówię, w każdym wieku można zarabiać pieniądze. Dzisiaj rynek się otworzył w sposób niesamowity. Jeszcze po tych 3 latach pandemii, nowe technologie, które pozwalają nam pracować z każdego miejsca świata. Ja zawsze mówię, psychologiem możesz zostać po 50 roku życia i będziesz lepszym psychologiem niż 20-latek po studiach, tak? Możesz mieć przeróżne, możesz pomagać innym w tym problemie, który jest twoim własnym problemem. Możesz pójść do fundacji i zacząć pracować. Każda praca, nawet jeśli to będzie praca wolontariusza, nawet jeśli to będzie praca, która jest bezpłatna, która jest pracą stażysty, ona da ci powoli zacząć gromadzić narzędzia, żeby się z tego wyzwolić. I znowu, to nie jest hura optymistyczny wyskok, bo trudno jest dzisiaj, jeśli słuchają nas kobiety na przykład w małych miastach, które są naprawdę bardzo w tym wszystkim uwikłane. Pomyśl sobie o tym, że to jest droga. I tak. Samo rozpoczęcie tej drogi, może myśl o tym, że my o tym rozmawiamy i mówimy ci, że dasz radę, bo dasz radę, na pewno dasz radę, ja wiem, że dasz radę. I że są takie osoby jak my, które wam zawsze pomożemy w tym. To przynajmniej emocjonalnie, inspirująco, motywacyjnie, a nawet być może wskażemy wam miejsca, gdzie powinniście pójść, Centrum Praw Kobiet, przeróżne miejsca, które pomogą wam zrobić pierwszy krok. I pomyślcie sobie, że to jest droga. I ta droga da wam nadzieję. To, że robię dzisiaj pierwszy krok i powoli przygotowuję się do swojej samodzielności i do wyjścia. I to już jest coś. I też sobie myślę, że właśnie ten pierwszy krok, uzmysłowić sobie, że jest się w niezdrowej relacji, to jest najważniejsze. Bo jak sobie uzmysłowimy, zdamy sprawę, jak bardzo jest nam źle, to na pewno później będziemy gdzieś szukać tej ewakuacji. A wiesz, jeszcze jak masz za mało motywacji, ja miałam jakieś taką historię, kiedy byłam też w takim bardzo związku, który był dla mnie niedobry. I sprzątałam rano śmiecie przed domkiem, na wakacjach. Chłopak wyszedł i powiedział, tak, musisz te śmiecie... Trudno sobie wyobrazić, że byłam w takim związku. I wyszła moja córka 9-letnia i mówi do mnie, mamo, dlaczego ty to robisz? Dlaczego on ci nie pomaga? Dlaczego ty zbierasz te śmiecie? I ja wtedy sobie pomyślałam, że ja nie robię tego tylko sobie, tylko że to, jaki daje model mojej córce, powoduje, że być może ona będzie w przyszłości w złej relacji. Jeśli nie jest wystarczającym powodem, że nie chcesz tego zrobić sobie, to nie rób tego swoim dzieciom po prostu. Małgorzata Ome, nic zadać nie słując. Bardzo dziękuję. Bardzo wam serdecznie miłego dziękuję. Weekendu wszystkim życzymy. Wspieramy was wszystkich i zawsze pamiętajcie, jest ktoś, kto was wysłucha i pomoże. Na pewno wokół was taka osoba się znajdzie i warto rozmawiać, jakkolwiek by to zabrzmiało. Małgorzata Ome, dziękujemy pięknie, miłego weekendu, kłaniamy się i do zobaczenia. Do zobaczenia.